26 września do komisariatu 5 Policji w Wałbrzychu zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie o tym, iż jakiś mężczyzna zaczepiał jej 11-letnią córkę. Bazując na informacjach przekazanych przez kobietę, jak i te, które były dostępne na różnego typu portalach internetowych, prowadząc naprawdę szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą, policjanci na polecenie prokuratora zatrzymali 31-letniego mężczyznę. Wczoraj mężczyzna został doprowadzony do sądu, który aresztował go na okres 2 miesięcy. Postępowanie w sprawie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. I tutaj taka nasza gorąca prośba. Wiemy, że jest więcej osób pokrzywdzonych. Chcielibyśmy, aby zgłosiły się one do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego pod numer podam numer telefonu 74 84 20 210, i chcielibyśmy, żeby pod ten numer zadzwoniły osoby, które mają informacje dotyczące mężczyzny lub też czują się w jakiś sposób pokrzywdzone. Będziemy przyjmowali zawiadomienia, bo nie da się ukryć, że część przestępstw typu groźby karalne są przestępstwami wnioskowymi, ściganymi na wniosek pokrzywdzonego. Dlatego prosimy się o zgłaszanie osób, które mają informacje o mężczyźnie w sprawie lub też były pokrzywdzone. Czy są to potwierdzone informacje, że to jest ten sam mężczyzna, o których no, parę dni wcześniej już pisano, że pojawiał się w Krzeszowie, w Chełmsku Śląskim i również zaczepiał dzieci? Współpracujemy tutaj zarówno z Komendą Powiatową Policji w Kamiennej Górze, jak i z innymi komendami ościennymi, bo mężczyzna prawdopodobnie pojawiał się na terenie praktycznie całego Dolnego Śląska. Dlatego w tej chwili zbieramy wszystkie materiały dotyczące tego mężczyzny. Czy w dalszym ciągu dochodzą do Was jakieś skargi, zgłoszenia od rodziców? W chwili obecnej nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych potwierdzonych informacji, bo nie da się ukryć, że w przypadku gróźb karalnych, tak jak wiemy, że były takie sytuacje na terenie Piaskowej Góry, że mężczyzna wchodził do sklepu i groził ekspedientkom. Przypominamy tylko, że przestępstwo groźby karalnej jest przestępstwem wnioskowym, ściganym na wniosek pokrzywdzonego, i my taki wniosek musimy po prostu przyjąć. Dlatego prosimy osoby, które miały kontakt z tym mężczyzną, żeby zgłaszały się po prostu do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego celem złożenia takiego wniosku. Z tego, co ustaliliśmy, mężczyzna jest w tej chwili bez stałego miejsca zamieszkania, jednak pochodzi z terenu północnej Polski.